Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Jak możecie zauważyć, coś tutaj kurde powstało. Co to jest, o to chodzi w ogóle i tak dalej, zaraz wam wszystko wytłumaczę. Oczywiście, jak widzicie, jest gotowy tunelik i wygląda, muszę przyznać, bardzo, bardzo przyjemnie. Roboty troszeczkę było, nie powiem, ponieważ musiałem tutaj naprawdę powbijać się niesamowicie często i no troszeczkę roboty było, ale w końcu się udało. I tutaj wpadłem sobie na taki mały pomysł, powiedzmy, zrobiłem taki jakby wejście, takie wrota i tak dalej, tak sobie zacząłem, tak czerwony, to pomarańczowy, coś mi się z ogniem skojarzyło. Tutaj w ogóle zrobiłem jakieś takie dziwne, tęczowe, nie wiem, korytarz czy coś i wpadłem na taki pomysł, że tutaj, jako że jest dosyć mało miejsca, to nie będę, myślę, kombinował nad żadną tutaj halą sław, przynajmniej taką, jaką miałem zrobić, ponieważ kminiłem to w ten sposób, że nie mam listy osób, które były wtedy, czyli jakiś czas temu, topami po prostu, gdzieś mi ten plik po prostu zaginął. Miałem go gdzieś chyba zapisanego, ale nie jestem pewny, tak czy jak po prostu zaginął, a nie chcę z pamięci gdzieś tam spisywać kilku tylko użytkowników. Obecnych jakbym spisał, to też byłoby nie fair względem właśnie tamtych, którzy byli, więc postanowiłem to po prostu na razie odłożyć, przełożyć, może to kiedyś jakoś, powiedzmy, inaczej zrobi, a tutaj postanowiłem, że zrobię po prostu jakieś takie pomieszczenie, w którym będzie coś w stylu takiego ognia, takiego, nie wiem, takiego stworka ognia, którego oczywiście będziecie gdzieś tam mogli nazwać, i powiedzmy osoba, która wymyśli najfajniejszą nazwę i tylko mi nie pisać, kuźwa, nie wiem, Bicolux czy coś tam innego, tylko po prostu jakbyście fajnie jakby taką nazwę znaleźć, nie wiem, coś z łaciny i tak dalej, wiecie, takie różne fajne propozycje, i wtedy na przykład fajnie nazwać jakoś taki, powiedzmy, płomień, który tutaj będzie, i powiedzmy to będzie taki płomień, kurde, nie wiem, wszechwiedzący, coś tam innego, będzie taka nasza tutaj, powiedzmy, taki symbol tego tutaj naszej, tej naszej bazy, powiedzmy, można by zrobić, i tutaj ewentualnie raz na jakiś czas, nie mówię, że za każdym razem, raz na jakiś czas będę spisywał na przykład pierwszy komentarz pod odcinkiem, ale nie będę brał pod uwagę komentarzy typu jeden, pierwszy i tak dalej. Będę szukał pierwszego, normalniejszego komentarza, który gdzieś tam ewentualnie będzie mógł się znaleźć do odcinka. I to też nie będzie tak, że ktoś napisze dosłownie normalny komentarz i będziesz w odcinku. Nie, nie, nie. To musi być fajny jakiś kreatywny, myślę, komentarz, i wtedy będzie go można jak najbardziej wpisać. Nie będę tego raczej robił na tabliczkach. Myślę, że będę to robił bardziej coś ala wpisywał do książek. Książki po prostu tutaj będą sobie widniały w skrzynkach normalnie chyba po prostu i będzie można to tak fajnie ogarnąć. Tak więc myślę, że pomysł jest ok, here I go, mam nadzieję, że jakieś fajne nazwy oczywiście wymyślicie, a póki co my sobie oczywiście tutaj wrócimy z powrotem. Ja zrobiłem sobie cichego wstępniaka, nie? Że się nie odzywałem. Fajnie się tak jedzie. Zarąbiście. Fajnie się tak jedzie po prostu, że się tak patrzy, w ogóle screenshota wolne, myślę, że przypadek. Nieważne, nieważne. Słuchajcie, tutaj mało co jest zrobione, w sensie jest zrobione no tylko to w sumie, i jeszcze muszę tutaj w sumie zabudować do końca to. Potem jeszcze dorobić tutaj tą jedną ścianę. Jeszcze tutaj się troszeczkę będę bawił, na razie to po prostu zostawię. Byłem na małym polowanku, żeby ogarnąć sobie troszeczkę jedzonka, więc nie jest źle. I najważniejsza rzecz, którą chcę wam pokazać, tylko nie wiem, czy ją będzie widać. Nie widać jej. Czekajcie, tak podejdę tutaj powolutku podejdę. Jeszcze nie widać, dobrze, podejdźmy sobie w takim razie tutaj. Tak powolutku. Nie mam pojęcia, skąd będzie widać to wszystko, ale... O, coś tam w lewym rogu, coś tam takie kanciaste jest. Cóż to może być? No, raczej się domyślacie, już zresztą widzieliście już teraz nawet. O, tam widać, zagląda. Słuchajcie, skończyłem pomnik. Trwała budowa dosyć długo, ale udało się wreszcie skończyć ten pomnik.
Wiecie co, zrobiłem go po prostu w taki banalny sposób, w sensie nie bawiłem się jakoś tam cieniami, innymi takimi rzeczami, po prostu zrobiłem najzwyklej w świecie po prostu pomarańczowy, niebieski, biały, czarny trochę i tyle, i tak naprawdę powstał cały skin. Fajnie tutaj z tej strony ogólnie wygląda, w sensie, że tak sobie gdzieś tam z daleka coś stoi, jednak to był fajny nawet pomysł, bo nawet, że on tak może z bliska nie wygląda jakoś super spektakularnie, to gdzieś tam z innych tych poziomów, powiedzmy, jak się tutaj gdzieś chodzi, to fajnie gdzieś tam się rzuca w oczy po prostu jakaś tam budowla w tle, więc zaraz się oczywiście tam przejdziemy. Myślę, że przejdziemy sobie tutaj na górę. Czy trzecia trampolina będzie działać? Nie, czwarta, piąta, wszystko działa, dobra, bo ostatnio miałem takie situation, że nie chciała mi działać trampolinka. Dobra, tutaj wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, tam są takie szpary, ponieważ tam dałem po prostu pochodnie, nie chciałem tego dawać tak jak tam na przykład, bo trochę mi się to potem nie podobało, ale z jednej strony przynajmniej w nocy to fajnie jest oświetlone i tylko z góry, powiedzmy, to tak bardziej widać, a z dołu niekoniecznie, więc myślę, że jest i tak, okej. Tutaj sobie zobaczymy na przykład z domku, jak to wygląda, właśnie na przykład tutaj, bo tutaj, powiedzmy sobie, to wtedy zobaczymy i to akurat tutaj, tak? Bo ja myślałem, że to będzie w ogóle gdzieś na tej wysokości, a tak naprawdę to jest na tej wysokości. Chyba nie pomyliłem się, jeżeli chodzi o wysokość tych wszystkich kratek, bo tak robiłem to troszeczkę na czuja, potem tam pamiętam, chyba poprawiłem głowę, ale powinno być jak najbardziej ok. Przelecimy się tutaj w stronę tego jakże pięknego, majestatycznego posągu. Także on jest tutaj normalnie zrobiony, bez żadnych tam specjalnych, nie wiem, bloków, kolorów i tym podobnych, ale jest zrobiony mimo wszystko z cementu kolorowego, dzięki czemu te kolory, jak widzicie, są bardzo fajne, bardzo żywe i faktycznie odwzorowują prawie że w pełni mojego skina, w sensie, jeżeli chodzi o te kolory i tak dalej. No mam troszeczkę inny odcień, ale już nie będziemy się w takie pierdoły bawić, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. W środku parę bloków z magmy, żeby, powiedzmy, moby, nawet jak się zrespią, żeby po prostu umierały, także myślę, że jest ok. Możliwe, że w przyszłości wykorzystam jakoś tego skina, w sensie na przykład można by było gdzieś tutaj władować jakieś przejście. Tutaj dosyć ciężko by było, bo tu akurat jest taka przepaść, że wiecie, to by trzeba było w dół, zrobić przejście tutaj, góra i na przykład gdzieś tam, nie wiem, coś można by było przeprowadzić. Tak czy siak myślę, że posąg jest jak najbardziej ładny, mi się po prostu podoba, proszę mi nie pisać teraz, mi się posąg jak najbardziej podoba, jest zrobiony w miarę łatwo, z drugiej strony, no mówię, mimo wszystko roboty z tym posągiem było dosyć sporo, więc mimo wszystko jestem zadowolony właśnie, że udało mi się go jednak skończyć. Nie piszcie mi tu kuźwa teraz, no, messengery! Au, jeszcze wyleję wodę, kurde. Kto mnie tu pisze? Fu. Do pół roku chyba jakoś tak. Ty, wyciszam, bo mi będą pisać teraz. Ja tu nie mogę odpisywać, bo ja tu, kurde, odcinek nagrywam, gademy. Dobra, słuchajcie, w ogóle czym się dzisiaj zajmiemy, bo tak możecie się mnie zapytać. Zajmiemy się, myślę, ciekawym projektem. W sensie tak mi wpadło troszeczkę do głowy samo z siebie. Zajmiemy się projektem wioski w Endzie. I tak sobie zastanawiałem się, jakby tą wioskę ogólnie ogarniać, czyli na przykład, czekaj, jak to się robiło te, to z półpłytek bodajże się robiło te takie krakowe jakieś, czekajcie, muszę i tak zrobić bloki normalnie z tego, ponieważ to głównie będą stombryki i z tego potem robić te inne. Jeszcze tylko nie wiem, jak się robi, czy da się w ogóle zrobić stombryki z tym, no, jak to się nazywa? Z mosem, jakkolwiek to nazwę, bo jest mossy cobblestone, tak? Ewentualnie mossy cobblestone użyję, bo tam mam go trochę. W sumie nawet fajnie by to, myślę, wyglądało, bo ogólnie chodzi o to, żeby zrobić wioskę, która będzie tak jakby taka porzucona, taka zniszczona i tego typu rzeczy. Tutaj się chyba w ten sposób robi, nie, w ten sposób się robiło te. Kurde, aha, wiem, dobra, to się przepalało przecież tą, przepalało się te, żeby właśnie zrobić takie poniszczone. Dobra, to powiedzmy, że raz, dwa, trzy, cztery nawet staki sobie przepalimy. Tych bloków i tak myślę, że będę potrzebował, więc sobie, powiedzmy, je i tak przerobię tutaj. Zawsze troszeczkę ich będę miał.
Te już będę miał, te sobie jeszcze tylko przepalę i będziemy mogli się wybrać do endu, bo miałem wam pokazać w ogóle, jak wygląda mniej więcej projekt tego, tak jak ja chcę zrobić. W sumie zaraz mogę wam pokazać, przeniesiemy się na inny świat, powiedzmy. Tu sobie tylko wrzucimy, czekajcie, to dokładnie. To sobie tutaj poleci. Tego w sumie nie używam i tutaj mam więcej węgla w sumie niż tutaj, bo tutaj mam węgla o wiele mniej. A chociaż, a nie, bo jakoś porówno musiałem wrzucać, no nieważne. To czekajcie, wezmę tak i wezmę tak i tu sobie wrzucimy tutaj, dobra. Teraz będzie porówno. Także słuchajcie, zrobimy tak. Tutaj sobie, no i tak to muszę zamknąć tego save'a, to tam nieważne. Wyłączę wam tylko tutaj obraz z gry na chwilę, żebyście nie widzieli moich tutaj save'ów, bo to jest wszystko secret, ściśle tajne i w ogóle nie możecie tego widzieć. Dobra, już wam przywracam obraz i słuchajcie. Mamy tutaj dwa projekty, w sensie, no, ten jest totalnie nieudany, ponieważ tak myślę, kurde, zrobię z jakiegoś innego koloru czy coś, nie, jakieś takie domki i w ogóle, no i tak zrobiłem coś takiego. Szczerze, usunąłbym tak naprawdę na przykład te schodki i dałoby rady możliwe tutaj coś z tym zrobić, w sensie, no, tak wygląda to nietypowo, ale tak... W środku całkiem ciekawy, taki zielony wszystko, nie? Ale w końcu pomyślałem sobie, kurde, tam jest jednak tak dosyć mrocznie, ciemno i w ogóle. I tak zacząłem kombinować w ten sposób. Jak widzicie, tutaj ma po prostu troszeczkę schodków. Tutaj jakieś tam te bloczki. Jest dużo pustek tak naprawdę, jeżeli chodzi o te bloki. Tu powiedzmy jakieś wejście by było. Takie malutkie, takie jakby lepianki powiedzmy mają być zrobione. No i tutaj mamy cyjanową terakotę, czyli po prostu musiałem troszeczkę... utwardzonej gliny zdobyć, powiedzmy, i w ten sposób mamy zrobione takie pozostałość na przykład jakiejś tam cywilizacji. Pomyślałem, że w ten sposób można by było to zrobić. Nie wiem jeszcze, jakbym na przykład rozmieścił te domki, powiedzmy, tam w endzie, bo chciałbym tak, jak są te filary, żeby jakby nie naokoło tych filarów, tylko właśnie tak między tymi filarami gdzieś tam te domki na przykład były usadowione, ale mniej więcej w jakimś tam systemie, żeby aż tak nie były randomowo rozstawione, bo to tak trochę brzydko by wyglądało, czyli na przykład tak jest tych, nie wiem, tam 10 filarów czy coś, nie? To tak, żeby do każdego filaru była jedna jakby chatka przypisana i one też by robiły taki okrąg. Potem by się połączyło te filary po prostu w jakiś tam sposób i cała, powiedzmy, konstrukcja miałaby, nie wiem, postać jakiegoś wielkiego, nie wiem, zamczyska czy coś w tym stylu. Myślę, że bardzo fajny, ciekawy pomysł. Także możecie napisać, co sądzicie o takim czymś, bo wygląda to moim zdaniem ciekawie. No takie ruiny, powiedzmy, każdy domek można by było lekko inaczej zrobić, pobawić się. W sensie pattern by był ten sam, jeżeli chodzi o ściany i jeżeli chodzi o góry, tak? Czyli by było coś takiego i tutaj te cyjanowe i resztę tylko ewentualnie bawiłbym się tymi blokami. Także tych bloków nie będę miał. Miałbym te bloki z Mossy. Mossy, gdzie to jest? Halo. Gdzie to jest? Tutaj. Chyba, że z Mossy Stone'a się robi. Z Mossy Stone'a się robi tego? Raczej nie. Kurde, szkoda. Powinno to w ten sposób moim zdaniem wyglądać. To by nawet było spoko, ale raczej... Raczej nie wiem, czy można tego, ten blok zrobić, wiecie? Wydaje mi się, w sensie nie ten z potworem, tylko po prostu, czy się da go zrobić. Ale sprawdźmy, jakby to wyglądało z... tym, ale to będzie wyglądało spoko, troszeczkę powiedzmy jaśniejszy zielony, taki mocniejszy ten zielony jest, ale wygląda to i tak całkiem ok. Jest to po prostu bardzo poniszczony, spoko, jak najbardziej myślę, że jest ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem bloków powiedzmy na jedną, 8 do 10 na jedną tą, więc ja mam tam 60. To 6 tak domków bym mógł zrobić, no to jak będę oszczędzał trochę tych bloków, to można nawet tego zrobić więcej, także całkiem ok. Znowu muszę wyłączyć tutaj, żebyście save'ów nie widzieli, spokojnie idziemy, wracamy, nic się nie stało. Dobra, to się będzie przepalać tam na spokojnie, my za ten czas sobie polecimy, polecimy jeszcze po ewentualnie jakieś przedmioty, czyli na przykład właśnie mam glinę, w ogóle, żeby sobie na przykład ją skolorować czy coś, bo podejrzewam, że raczej nie. A nie, mam, znaczy terakota to się nazywa, dobra, mam trochę tej terakoty, także jak najbardziej ok. Tak z 4-5 staków myślę, że styknie na spokojnie. W tym momencie tylko potrzebowałbym cyjanowy barwnik, który się robił z niebieskiego i z czegoś tam innego. Tu mam troszeczkę, z niebieskiego i zielonego chyba? Niebieskiego i zielonego. Kurde, nie mam, nie mam teraz. Nie mogę sobie przypomnieć.
Nieistotne, zaraz się okaże. Bo tutaj mam light blue, ale to na pewno nie będzie z light blue i z czegoś, tylko to było właśnie z niebieskiego i chyba, kurde, zielonego. Ciężko sobie teraz przypomnieć. Dobra, teraz tak, gdzie ja mógłbym mieć w ogóle jakiekolwiek barwniki, bo tutaj mam na przykład roślinki, ale tutaj to ja chyba nic nie mam w ogóle. Dobra, na pewno będę potrzebował lapis i będę potrzebował ewentualnie kaktusy. Czekajcie, tutaj nie, tutaj. Zaraz zobaczymy, bo nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jakbym miał to zrobić. Trochę jestem zły, że tak przestawiłem te barwniki, bo przez to tak troszeczkę mniej ogarnięte to wszystko mam, nie? Mimo wszystko. Dobra, czy mam tu gdzieś zielony barwnik? Albo tutaj ewentualnie, bo tu gdzieś kaktusy powinny być, co nie? Czekajcie, liście. A tutaj będą kaktusy. Jest ich trochę, dobra. To zaraz zobaczymy, czy to się w ten sposób robiło cyjanowe, czy jakoś inaczej, bo już naprawdę nie pamiętam. Nieraz moja pamięć, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jest bardzo, ale to bardzo ograniczona. Boże, czy ja tu przepalę? Tu mam jedną deskę, zarąbiście. O, dobra, jest trochę drewna. No, rzucaj to, dobra. Muszę sobie ogarnąć trochę ten magazyn, w sensie, nie wiem, czego jakoś będę ogarniał. Problem z magazynami takimi, nawet super zorganizowanymi, jest taki, że właśnie potem, jak się, powiedzmy, robi coś właśnie w odcinku i tak dalej, to się totalnie nie chce tego wszystkiego segregować. To jest tak posegregowane, dobra, tak masowo, ale później na odcinkach się po prostu tego nie chce robić, dlatego taka troszeczkę lipa. Dobra, zaraz sprawdzimy, czy w ten sposób się robi cyjanowy. Tak mi się wydaje, tak, dobra. Czyli jednak moja pamięć nie jest aż taka zła. Robimy sobie... Mamy 13, to chyba starczy mi tych barwników, bo tak się robiło tą. Czekajcie, 8, dobra, teraz będzie 16, to już nie za bardzo. Potrzebuję łącznie... 32 bodajże potrzebuję tych barwników, żeby mieć. A z jednego takiego robi mi się ten. Czekajcie, to jeszcze muszę więcej kaktusów sobie wziąć. Lapisu to zaraz będę miał, także nie ma problemu. Cyk. Węgle, ewentualnie węgle. Mam w ogóle właśnie, węgle będzie trzeba gdzieś tam ogarnąć. Beski tu nie mam. Okej. Złota mam tutaj tylko te bloki. Nic poza tym. Żelazo całe, jakie praktycznie miałem, mam właśnie w endzie. No to nieźle, powiem wam, normalnie, a diamentów też mam dosyć mało. No będzie trzeba niedługo się wybrać, myślę, do jaskinki, ponieważ no troszeczkę krucho z tymi moimi zasobami. A to jednak mimo wszystko są potrzebne zasoby, mniej lub bardziej. Czekajcie, bo już nie mam czym przepalać. Dobra, jeszcze to drewno sobie wrzucę. Mam jeszcze coś do przepalania. Tu mam deski, dobra. Takimi resztkami, powiedzmy, nie? Przepalam i tyle. Dobra, deski niech se pójdą. Albo najpierw ta pójdzie, a potem te cztery jeszcze pójdą. Dobra. Co tu jeszcze takiego do przepalania? Półpłytkami mogę? Chyba nie mogę, a może mogę, nie wiem. Tu mam jeszcze dwie. No bida w tych skrzynkach, tak szczerze, nie? No patykami też mogę przepalić. Właśnie drewna też nawet nie mam. Ja nie mam takich podstawowych surowców, nie mówiąc już o takich naprawdę, wiecie, potrzebnych. Także no to jest trochę z tym roboty. Ale myślę, że ten projekcik ogólnie i tak się za niego zabiorę właśnie teraz. Myślę, że starczy na dwie deski, na dwa kaktusy na spokojnie. Dobra, zróbmy sobie ile możemy tutaj tych barwników. 37 już teraz będę miał. To chyba mi starczy, bo potrzebowałem chyba 32 na te cztery staki, nie? Dokładnie, dobra, mamy 4 staki cyjanowej terakoty, także jak najbardziej mi to, myślę, starczy. Jedyne co teraz bym musiał zrobić, to wrócić jeszcze sobie po te uszkodzone, powiedzmy, stombriki, tak? Czyli takie połamane, pokruszone, można by tak nazwać, jakoś tak, one się jakoś tak nazywają, nie? Ty zombie, a tobie się coś nie pokrochmaliło w ogóle? Dobra, jeszcze tu się troszeczkę to przepala, także... Kraket, no to takie połamane, pęknięte, popękane, w ten sposób. Także mamy w tym momencie te popękane.
Mamy te zwykłe, mamy mossy stone, mamy cyjan terracotta. Myślę, że na razie nam to starczy. Za to się będzie przepalać, to się na razie tym nie będę tam przejmował, ale przejdziemy sobie już właśnie do endu, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to w ogóle będzie wyglądać na tle endu, endstone'a, na tle wszystkiego tak naprawdę. Hopsa, lecę. Mam to. No i będzie trzeba niedługo się wrócić, powiedzmy, do naszej willi, bo ja tam miałem tą willę przerabiać na dom, a tak naprawdę nic nie robię. Bo nie mam na to czasu. W sensie, mam na to czas, ale nie mam na to chęci i pomysłów, o, w ten sposób może. Na razie troszkę tutaj się zająłem znowu z tym save'em i jestem, znaczy tą bazą i jestem zadowolony właśnie, że tak to robię, a nie inaczej. Dobra, tutaj mam dużo obsydianu, tutaj mam też trochę stombrików i dobrze, bo właśnie schodków będę potrzebował. Także na spokojniutko, dobra. Jak to będzie wyglądać? Ile tych słupów w ogóle mam? Bo nawet tak naprawdę nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze mówiłem, to jakoś tak walnąłem tą liczbą tak po prostu, a jednak okazała się być ok. Teraz słuchajcie, a tak jak mamy tutaj w ten sposób to zrobione, trzeba by było tak porozmieszczać te domki z głową, a z drugiej strony, żeby one były tak rozmieszczone chyba jednak tak różnie, bo to ma być wioska, tak? Ma to być takie pozostałości po tej wiosce, więc może być, wiecie, jeden domek tutaj, drugi gdzieś tutaj, trzeci tam. Łącznie tak powiedzmy będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 14-15 domków myślę, że gdzieś tutaj bym takich małych zrobił, pouszkadzanych. Tutaj ewentualnie to bym lekko też przerobił, że tu właśnie kilka tych popękanych... Oj, tu są półpłytki. Co nie będzie... A tu... Ja nie wiem, co będzie półpłytką, a co nie będzie półpłytką, to będzie problem. Dobra, weźmy sobie to w ten sposób. O, na przykład w takie coś. Takie kilka tylko bloków, nie? Także bez jakichś tam... szaleństw czy coś. Tutaj też zresztą można to zrobić. Okej. Tu na przykład dwa. Tutaj jedno. Jakoś tak myślę, że można, kurde, to zrobić. Tutaj jedno. Okej. No, jakoś tak. I zawsze to jest troszeczkę takich detali więcej, także myślę, że wygląda to spoko. Czekajcie, to jest popłytka, tu będzie pełny blok, tak. Tu będzie pełny blok. Tutaj na przykład dwa. I tutaj jeden. Dobra, już to jakoś tam wygląda. To jest taki leciuteńko poniszczony, powiedzmy, że to się najlepiej zachowało, a te domki będą bardziej poniszczone. Także myślę, że jak najbardziej ok. To sobie zrobimy w ten sposób. W ten sposób i w ten sposób i w ten sposób. Dobra, powiedzmy, że pierwszy domek byśmy sobie tak zbudowali. Czekajcie. Tak jak mamy to, tak żeby nie były jakoś równo usadowione, bo potem będzie mnie to przeszkadzało, to od razu je będę robił tak, wiecie, z 2, 3 i na czwarty ma być to wtedy. Raz, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ok. Tutaj normalnie robimy to w ten sposób, czyli robię te filary, ścianki, cokolwiek. Mhm. No i teraz co? Chodzi o zrobienie, prawda, poniszczonego domku, czyli jego pozostałości i tak dalej. Tak będę oszczędzał tych mossy stone'ów, ile mogę, bo też mi na nich zależy. A ma więcej tych innych bloków, to mogę się tym pobawić, co nie? O, na przykład w ten sposób, tak? I jest jakoś tam, powiedzmy, zrobiony. Za każdym razem i tak mogę się tym inaczej pobawić. Jedyne, co jeszcze muszę dodać, to te schodki. Schodki, dobra. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Jak się więcej tego da, takich tych pozostałości, nawet o jedno można tak zrobić, jedna tak. Nawet tak. Tak nieregularnie, bo one nie mają jakoś być super... super równo, super schludnie to ma być zrobione, to ma być po prostu o takie coś, takie
takie gówno, można by powiedzieć. Takie po prostu ma sobie stać. I tego, powiedzmy, tutaj będzie no nawet, no tak z 15, mówię tam, może nawet więcej się uda tego zrobić, tak w jakichś odległościach. Tutaj, żeby to potem, wiadomo, zrobić jeszcze bardziej, że to jest faktycznie wioska, zrobię jeszcze jakieś pozostałości ścieżki. Myślę, że tutaj najlepszą opcją, jeżeli chodzi o ścieżkę, będzie grzybnia, bo jednak... No, taki kolorystycznie myślę, że tak by to fajnie wyglądało. Poza tym, znaczy myślę, że nie będzie problemu ze zdobyciem grzybni. Jakoś bym musiał po prostu poszukać biomu grzybowego. Ale ja już dziś kiedyś znalazłem biom grzybowy tutaj, bo skądś tą grzybnię mam. Tylko że teraz zaluję, nie pamiętam gdzie. Ale myślę, że jakiegoś screena będę miał czy coś. Także myślę, że jakoś sam sobie ogarnę to. Także wtedy to jakieś, wiadomo, ścieżki będą jakieś pozostałości, pewnie jakieś latarni i tym podobne. Bo ja chcę zrobić, powiedzmy, że te filary robią taką jakby barierę tej całej, powiedzmy, wioski, tak? Czyli będzie tutaj wszystko ładnie zabudowane. Tu będzie ewentualnie jakiś taki właśnie krąg czy coś innego, po którym będzie można gdzieś tutaj biegać. Czyli wiecie, jakieś tam szkło i tak dalej, żeby to się tak nie rzucało też dodatkowo w oczy, ale żeby było. Nie wiem tylko jak z tym domkiem, bo tutaj wiadomo jest troszeczkę też ciemno, żeby etki się jakoś tam nie respiły czy coś, chociaż czuję, że i tak się gdzieś tutaj będą respić. Dlatego tutaj troszeczkę problem. Z drugiej strony no jest tutaj dużo światła, więc może aż tak bardzo się nie będą tutaj respić, chociaż wiem, że gdzie tylko by mogły, to i tak się respią, więc zobaczymy jak to tak naprawdę będzie wyglądało. Mógłbym się ewentualnie odsunąć na dosyć daleką odległość, tak zobaczyć z ciekawości, czy coś tam się na dachu zrespi, bo no jest taka możliwość, szczególnie, że to są normalne bloki i byłoby tam mało światła, także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj są metki zresztą na dole, bo tam nie wszędzie jest oświetlone, ale i tak tutaj wszystko jest tak naprawdę ładnie oświetlone, także nie ma z tym problemu. Dobra, zobaczymy. No teraz chyba się tam nic nie zrespiło. No to może się tutaj nie zrespi, zobaczymy. Jak więcej domków dam, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może jednak jest tutaj na tyle światła, że nie będzie z tym problemu. Potem właśnie będę musiał to rozwiązać, jak to zrobić, w sensie z tym światłem, bo no z jednej strony nie chcę mieć tak nasalony pochodniami, z drugiej strony no inaczej tego się nie da po prostu zrobić, bo jednak musi być duża ilość światła, żeby tych etków nie było. Także zobaczymy jak ja to tak naprawdę ogarnę. A zobaczymy się następnym razem, jak sobie troszeczkę tych domków, myślę, porobię, pokażę wam jak to ewentualnie wygląda i myślę, że zabierzemy się ewentualnie za jakąś mini wyprawę, coś do jaskini, żeby, prawda, pozbierać sobie troszeczkę węgla, żelaza i tym podobnych rzeczy, bo naprawdę tego potrzeba, a tego nie ma, ale żeby nie było problemu, wiecie, że będę szukał pół odcinka jaskini, to sobie, powiedzmy, ją znajdę sam gdzieś, po prostu wezmę, zabezpieczę się odpowiednio na wyprawę i sobie to wszystko będę ogarniał. Póki co ja się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Piszcie, jak wam się podoba tam pomnik, jak wam się podoba tam ten korytarz i te moje pomysły, jeżeli chodzi o ten ogień i to wszystko, bo myślę, że jest całkiem okej, okay, żeby nie było, że LJ pomysłów nie ma. Mam pomysłów dużo, tylko mam taki mały zastój czasami, bo czasowo po prostu nie wyrabiam z tymi rzeczami, które chcę zrobić, tak? Mam więcej pomysłów niż mam czasu na ich realizację, także to takie rzeczy. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku, trzymajcie się, no i cześć!